Witajcie moi followersi. Właśnie wyjeżdżamy nad morze. Pierwszy przystanek będzie jedzenie dzisiaj. Naleśniczek ze szpinaczkiem. Także zaczynamy vlogowanie. Jedziecie z nami czy nie? Nie słyszę was. Jazda! Jeszcze wam pokażę, co tutaj mamy z tyłu przygotowane. To są nasze rzeczy wszystkie na podróż. Między innymi dwa rowery, dron, laptopiki, 14 sukiennego od panny Wiktorii i 6 kurtek. I 6 kurteczek. Bo nigdy nie wiadomo, co w 3 dni może się przydać. Przez 3 dni. Moi drodzy followersi, witam was jeszcze raz z trasy. Jesteśmy na przystanku numer 1. Jest to Pancake Heaven. Żebyśmy byli zdrowi, pośleni. Mało tego, dobra informacja dla was dzisiaj. Knajpy są otwierane. Także Idziemy do knajpy. Jest godzina 12:21. Jesteśmy właśnie w restauracji. Dzisiaj będziemy jeść na bogato, ponieważ zamówiłem na wynos jedzenie, które będziemy jeść w środku. Można? Na bogato. Jebać biedę. Dobrze siedzieć w knajpie w końcu? Tak. Moja wasz ulubieniec z moim prywatnym kierowcą, szoferem. Jedziemy, mamy 7 godzin do celu. Ja w tym czasie mam do wykonania kilka połączeń, żeby nikt nie mówił, że ja nie pracuję. Jest, tak widzicie, 16 nieodebranych połączeń, także lecimy z tym. Wrocław! Prywatny kierowca zabiera nas taką oto drogą nad morze. Z takim oto pomocnikiem swoim. Szkoda, że nie czuć zapachu. No, nie czuć zapachu, ale jest piękne, wiejskie, soczyste powietrze. Jedziemy dalej, pada deszcz. Zostało nam tyle, ile jest tam napisane. Tyki ma jeszcze energię, czy nie? Ma energię. Także lecimy po swoje. Ekipa, dobra wiadomość, zostało nam 10 minut. Także bawimy się. Lecimy! Widzowie moi, nie wiem czy widzicie, ale tam są takie wiatraki. Jeżeli ktoś wie, to bardzo prosiłbym o informację, ile taki wiatrak kosztuje i ile produkuje prądu. W propozycjach, czyli może coś poczekalni. Jesteście tam, czy nie ma was? Słoneczny brzeg. Patrzcie! Dojeżdżamy. Te albo te, ale nie wiem które. Słoneczny brzeg. A gdzie jest napisane? Nawet baneru nie dali. Co to za normalnie? Tam dalej jedź. Tam, to będą tamte domki. Tam. Dawaj, tu w prawo. Bo widzowie już czekają. Czekają. Brum, 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 brum. Mamy to! Uhu! Że mamy. Jesteśmy najbliżej przysunięci do morza. Tak, to my. Tu się będziemy bawić dzisiaj! Także melduję, udało się odkręcić wodę. Stamtąd. Tam byłem. Wykonujemy teraz obchód po domkach, sprawdzając, czy woda nigdzie nie cieknie. Przy okazji mogę wam pokazać, jak wygląda taki domek. O, proszę. Może małżeńskie mamy. Toaleta. Kuchnia. Może przyłączę na drugi ekran. A nie da się. Duży pokój.
Pójdźmy na górę, ale przełączmy ekran. Dobra. Jeszcze raz duży pokój. Kuchnia. Idziemy do góry. Po schodach. I tu mamy jeden pokoik. I drugi pokoik. Tutaj tu mamy taką małą szafeczkę. Gasimy. Idziemy na dół. Jesteśmy aktualnie w pokoju numer 10, w którym będzie mieszkał Szymon, także możemy mu tu jakiegoś psikusa zrobić. Jeszcze nie wiem co, ale postaramy się coś wykonać. Włączyć mu ciepłą wodę czy nie? A! Poszalejmy. Niech ma coś z życia nasz kolega. Ustawienie temperatury i Szymonek będzie miał ciepłą wodę. Na czym się zastanawiałaś? Uwaga, bo jesteś w telewizji. Nie możesz mówić? Godzina 22. Jesteśmy już rozpakowani. Znaczy przenieśliśmy rzeczy z samochodu do domku. Posprzątaliśmy podłogę. Znaczy panna Wiktoria posprzątała. Mamy jeden kaloryferek, który grzeje. I drugi. Także my myślimy, że za jakąś godzinę powinno być już w miarę przyjemnie. Cały czurny. Dajemy radę. Kolacyjkę ja już zjadę, mawiki jeszcze nie. Tak? Dobre? Smakuśne? To ładnie. Czekamy na Szymonka. Jest 23, a Szymonek ma być o 1. Już popracowaliśmy z rana, teraz jemy śniadanko. Owsianeczkę. Mamy tak. Pomarańczkę, jabłuszko, jaglankę. Pistacje, migdały, bananek, orzechy nerkowca. Truskaweczki jeszcze panna Wiktoria robi. Rodzyneczki, jagody gai. Boróweczki. Także tak się odżywiamy. A i jeszcze w dodatku mamy pastę orzechową. Mamy godzinę 10 rano. Wiki, ja. Cześć, cześć. Atakujemy. Poczujcie z nami tą morską bryzę. Przy okazji chciałem pozdrowić Szymona, mojego kolegę, który jest stary jak właśnie ten ocean. I śpi w domku jeszcze, w borcu. Ja! Lecimy! Najgorsze jest to, że parawanu nie wzięliśmy, a tak wieje. Kochani widzowie, wiem, że czekacie na mój materiał, dlatego już go tnę dla was. Jest tutaj około 30 scen, jest godzina 12:10. Zaraz wrzucamy to na internet.
Ciekawostka. Szymon nie dojechał do nas o 1 w nocy, dojechał koło 3 bodajże, nie pamiętam do końca. Jest godzina 12, a on dalej śpi. Pomachaj, Wiki. Pierwszy vlog. Powodzenia.